Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Wodociągi Tembickie, przedszkole Weldon Kids, szkoła Weldon School oraz zespół szkół zawodowych nr 1 włączyły się w obchody Światowego Dnia Wody. Z tej okazji w Centrum Aktywności Fun & Sport odbył się konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży. Wodne koło fortuny dla najmłodszych. Jak podkreślał Jacek Gil, prezes Wodociągów Dębickich, Światowy Dzień Wody ma nam uświadomić, jak wielką rolę odgrywa woda w życiu każdego z nas. Dlatego ważna jest jej ochrona oraz racjonalne zużycie. W światowych zasobach wodnych woda nadająca się do picia stanowi zaledwie 1%. A tak jak w Europie nawet mamy, jest tak przykładowo Polska, jesteśmy na trzecim krajem od końca w zakresie zasobów wody pitnej. Czyli uświadamiać chcemy wszystkim, ale nasze doświadczenia są takie, że najlepiej robić to przez dzieci i przez młodzież, że tą wodę trzeba szanować, trzeba ją dobrze wykorzystywać, trzeba ją oszczędzać i trzeba po prostu o jej źródła i zasoby dbać. Dzieci ze szkoły Weldon School przygotowały część artystyczną, która w ciekawy sposób nawiązywała do tego, co zrobić, aby ta woda była czysta i zdrowa. Wraz z dziećmi z przedszkola, ze szkoły podstawowej staramy się pokazać, jak oszczędzać wodę, jak z niej korzystać świadomie, bo mamy ciężki czas i tej wody jest na świecie coraz mniej. Dzisiaj poprzez edukację dla dzieci będą warsztaty z oszczędzania wody, co się dzieje z wodą na co dzień, gdy jest zanieczyszczona. Będą doświadczenia również chemiczne, ale też będą atrakcje dla dzieci. Korzystanie z placu zabaw, z robotyki, z warsztatów i zajęć dla dzieci przedszkolnych i dla dzieci szkół podstawowych. To wszystko po to, żeby poprzez zabawę edukować. Zespół szkół zawodowych nr 1 przygotował kącik z robotyki, a Wodociągi Dębickie przygotowały stoisko z wodą i kącik chemiczny. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele wszystkich dębickich przedszkoli i szkół. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy był organizatorem ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Krzysztofie Pendereckim. Na ten konkurs przyjechała do naszego miasta młodzież z różnych, nawet bardzo odległych miast polskich. Naszym zamiarem i celem jest to, żeby jak najwięcej osób znało życie i twórczość patrona naszej szkoły, dębiczanina, profesora Krzysztofa Pendereckiego, i to się udaje. Bywa u nas na konkursie nawet 80 uczestników. W tym roku mamy prawie 50, ale myślę, że czas pandemii zrobił swoje i musimy poczekać na kolejną edycję tego konkursu. Pytania konkursowe nie należały do łatwych. Konkurs jest wyjątkowy, składa się z dwóch etapów. Pierwsza polega na tym, że każdy z uczestników musi się wykazać znajomością rozpoznawania utworów Krzysztofa Pendereckiego. Jest to bardzo trudny etap, zwłaszcza dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia. Twórczość pana profesora jest przede wszystkim bardzo bogata, różnorodna. Niektóre utwory, zwłaszcza te awangardowe, też są dość trudne, bardzo rozbudowane, więc niewątpliwie ta część foniczna jest bardzo wymagająca dla naszych uczniów. Natomiast część druga jest to test wielokrotnego wyboru, test wiedzy teoretycznej, obejmujący zarówno informacje dotyczące życia, twórczości, działalności artystycznej Krzysztofa Pendereckiego, jak i takie informacje już stricte muzyczne, związane z budową, konstrukcją, zasadami budowania poszczególnych kompozycji. Jury konkursowe podkreślało, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Każdy, kto wybiera się z uczniem na konkurs ogólnopolski, ma już świadomość, że musi ów uczeń reprezentować odpowiedni poziom, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że rzeczywiście poziom był bardzo wysoki, walka bardzo wyrównana i no, niewątpliwie przynosi to ogólne korzyści, bo nie chodzi tylko tutaj o zwycięstwo, tu nie chodzi o sam efekt tej pracy, tylko chodzi o to, jaką drogę ci uczniowie przebyli, żeby posiąść tą wiedzę, jak to ich zmieniło, jak to poszerzyło ich wyobraźnię, horyzonty. Także mam nadzieję, że profesor Penderecki, który nie tylko pewnie swoją muzyką, ale także swoją filozofią, swoimi myślami, swoją charyzmą, tych młodych uczniów w jakiś sposób zainspirował i pokazał, że świat muzyki nie musi ograniczać się tylko do samych dźwięków, ale jak wiadomo również do cudownej, wspaniałej natury, którą profesor niezwykle ukochał. Twórczość profesora niewątpliwie jest twórczością bardzo trudną, natomiast możemy powiedzieć, szczególnie po poziomie tego konkursu, że uczniowie się wywiązują z takiego zadania znakomicie, wręcz czasami zaskakują nas swoimi możliwościami i proszę mi wierzyć, że rozpoznanie 10 czy nawet 15 przykładów twórczości profesora
bezbłędnie i jest wielką zasługą zarówno nauczycieli, jak i również uczniów, którzy musieli spędzić bardzo dużo czasu, żeby do czegoś takiego się przygotować, do takiego konkursu i osiągnąć takie wyniki przede wszystkim. Na podsumowanie konkursu przyjechał Adam Balas, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, który ufundował część nagród. Wspaniale, że taki konkurs ma miejsce i tu jestem winien wielkie podziękowania dyrekcji szkoły, pani dyrektor Ewie Trojan i całemu zespołowi pedagogicznemu za przygotowanie takiego konkursu. Dla nas, dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest bardzo ważnym, taka jest nasza misja również, aby rzeczywiście ta wiedza na temat kompozytora, na temat wybitnego Polaka, aby była powszechna. No i taki konkurs, który jest realizowany przez szkołę muzyczną, przez zespół szkół muzycznych imienia Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, jest dla nas szczególnie wartościowym przedsięwzięciem. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplom za udział. Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Świetnie spisali się uczestnicy konkursu z zespołu szkół imienia Krzysztofa Pendereckiego. Kinga Wójcik otrzymała pierwsze miejsce, a Ewa Świerk drugie. Młodzież zespołu szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego realizuje projekt Iść przez życie będąc na szczycie. Zapraszają do swojej szkoły osoby, które osiągnęły zawodowy sukces. Projekt ten polega na tym, iż inspirujemy młodych ludzi, którzy chcieliby bardziej brnąć w swojej karierze zawodowej przyszłej, zapraszając ludzi, którzy już osiągnęli sukces w jakiejś dziedzinie. I właśnie ci ludzie opowiadają o tym, jak ten sukces osiągnęli i na czym polega ich praca. Dzięki temu ci uczniowie mogliby się zainspirować, a nawet odnaleźć nową drogę w życiu, jeżeli ich wcześniej nie mieli. Jedną z osób, które młodzież zaprosiła, by opowiedziała o swojej pracy, była doktor farmacji Lucyna Samborska, sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej, właścicielka apteki Radna Powiatowa. Kolejną kobietą, która osiągnęła sukces i spotkała się z młodzieżą, była przedstawicielka światowej marki kosmetycznej. Pani dużo tłumaczyła. Najbardziej to tłumaczyła, jak się zakwalifikować właśnie do różnych prac, do różnych stażów, bo właśnie powiedziała, że to najbardziej ułatwiło, żeby właśnie wejść na ten przysłowy szczyt. Dużo było chętnych na te spotkania, zwłaszcza na to właśnie pierwsze i z tą panią Szymborską. Projekt ten był realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Jest to platforma dla licealistów i studentów do realizowania własnych projektów społecznych. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.